Witamy Państwa serdecznie w kolejnym, 13 już odcinku naszego programu Niklotowe Rozmowy. Z tej strony Grzegorz Ćwik. Tomasz Szczepański. Bardzo nam miło, a dzisiaj chcielibyśmy zwrócić się tematycznie do tego zakresu, który tak naprawdę jest z nami związany najbardziej, czyli do tematyki zadrożnej, porozmawiać chwilkę o jednej z najważniejszych postaci związanych z ideą zadrożną, ale jeszcze nie o Stachniuku. O Stachniuku planujemy dopiero nagrać pewnie nawet nie jeden, a kilka odcinków. Natomiast niewątpliwie można by tak rzec, w cudzysłowie, pierwszym po Bogu w Zadrudze był Antoni Wacyk Gniewomir, autor licznych broszur, książek, artykułów. Człowiek, który większość swojego życia związał zarówno z ideą Zadrugi, przyjaźnią z Stachniukiem, Stoigniewem oraz propagowaniem myśli zadrużnej. No właśnie, Tomku, czasem można odnieść takie wrażenie, czytając lub słuchając polskich zadrużan, że właściwie Wacyk jest trochę popularniejszy niż Stachniuk. Czy uważasz, że może to wynikać z tego, że przede wszystkim traktujemy go i przede wszystkim on chyba sam siebie traktował jako popularyzatora pewnej myśli niż oryginalnego autora? Niewątpliwie z tego oraz z faktu, że Wacyk w przeciwieństwie do Stachniuka posiadał talent popularyzatorski, talent pisania w sposób jasny, przejrzysty i bez konieczności uciekania się na przykład do neologizmów, które Stachniuk stosował. Nie każdy taki talent posiada i Wacyk skutecznie go wykorzystywał. Przy czym to, że stał się po Stachniuku najbardziej rozpoznawalną postacią, no troszkę wynika z przyczyn takich niezależnych, to znaczy po pierwsze przeżył wojnę, po drugie doczekał też upadku komunizmu, czy transformacji komunizmu, może lepiej powiedzmy, i jednak likwidacji instytucjonalnej cenzury, która jak wiadomo w wyniku umów Okrągłego Stołu w 1990 roku odchodzi do historii, co oznacza, że powstałe w tymże roku wydawnictwo Toporzeł, kierowane przez znajomego i w pewnym sensie ucznia Wacyka, doktora Słowińskiego, mogło zacząć wydawać zarówno książki samego Stachniuka, jak i właśnie tą popularyzację. Antoni Wacyk związał się ze środowiskiem Zadrugi w 1938 roku. Był już magistrem prawa, pracownikiem Ministerstwa Poczt i Telekomunikacji. Będąc w Zadrudze przyjmuje imię Gniewomir, którego będzie w kręgu zadrużnym używał do końca życia. W 1939 roku jest wraz z personelem ministerstwa ewakuowany do Rumunii i przez Rumunię trafia na Wyspy Brytyjskie, gdzie służy w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, w piechocie, mając stopień podporucznika piechoty. Tam w Wielkiej Brytanii przez pierwsze kilka lat no, jednostki lądowe to stacjonujące głównie w Szkocji, to one tam może nie tak dużo miały do roboty, no bo przecież Anglia, Wielka Brytania jest wyspą. W związku z czym żołnierze byli kierowani na różne kursy. Stachniuk ukończył kurs dla tłumaczy z języka polskiego na angielski oraz ukończył kurs księgowości, który to kurs księgowości w PRL-u pozwolił mu być księgowym, co było jego źródłem utrzymania aż do emerytury. Wraca do kraju po wojnie. W okresie stalinizmu, w przeciwieństwie do samego Stoigniewa, Wacyk jeszcze, można powiedzieć, przed aresztowaniem tej grupy zadrużnej, co jest efektem także zaostrzenia polityki komunistycznej po roku 1948, kiedy już mają opanowaną sytuację polityczną całkowicie, to Wacyk już wcześniej był zdania, że należało nastawić się na przeczekanie po prostu. Uważał, że akcja podjęta przez te środowiska zadrużne polegające na
na pewnej popularyzacji w ramach legalności, ale jednak tej idei wciągania nowych, nowych ludzi do środowiska jest przedwczesna. Bacyk, mieszkając na Dolnym Śląsku, ostatecznie osiedla się we Wrocławiu, pracuje jako księgowy. Po 1956 roku dopiero zaczyna nawiązywać kontakty z ocalałymi zadrużanami i próbuje w legalnych formach popularyzować tą ideę. To oczywiście na ogół się nie udaje. Przykładowo pisze listy do gazet, które te listy na ogół nie są drukowane. W 1980 roku, kiedy następuje okres legalnego działania Solidarności, czy karnawału tak zwanego, to Wacyk parokrotnie usiłuje występować na forach różnych klubów dyskusyjnych. Na ogół kończy się na jednym spotkaniu. W latach 80. wraz ze zwolennikami, za drugim profesorem Czarnowskim, takim dość znanym biologiem i dendrologiem, pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innym zadłużeninem Józefem Brykmanem, więźniem obozu koncentracyjnego, inżynierem, usiłują tworzyć takie koło miłośników kultury słowiańskiej. To też się nie udaje. Nigdy nie zdecydował się ani nie namawiał tego swojego środowiska na działalność stricte podziemną, co wiązało się po pierwsze być może z faktem bardzo nielicznej, że była to nieliczna grupa. Po drugie, na pewno jednak wiązało się z jeszcze dwoma czynnikami. Po pierwsze, z widzeniem, za drugie, ruchu kulturowego przede wszystkim, który dopiero może stworzyć podstawy dla działań politycznych, ale najpierw musi stać się ruchem stricte kulturowym. Po drugie, zapewne jednak z tego, że Wacyk zdawał sobie sprawę, iż naród ubezwłasnowolniony jest siłą rzeczy, wraca do tego, co jest jakimś punktem oparcia w warunkach opresji komunistycznej, a takim punktem oparcia w tym czasie dla większości narodu, który komunizm nie akceptował, były struktury kościelne. Jako w sumie jedyne struktury ogólnopolskie, które zachowały pewien stopień autonomii wobec komunizmu. Ja przypomnę, że odradzająca się Polska Partia Socjalistyczna, czyli partia o tradycji ewidentnie laickiej, czy może nie aż tak antyklerykalnej, ale na pewno zdecydowanie wolnomyślicielskiej, powiedzmy, swój pierwszy zjazd jeszcze w warunkach przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku, czyli w warunkach wychodzenia z podziemia, odbyła nie gdzie indziej, tylko w sali kościoła w Podkowie Leśnej, ponieważ to było jedyne miejsce, w którym można było coś takiego zorganizować, a mason i wolnomyśliciel, przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej Janusz Zaflipski, znał się dobrze z proboszczem tamtejszego kościoła, takim dość znanym księdzem Leonem Kantorskim, który po prostu zgodził się, żeby socjaliści w tym kościele odbyli swój zjazd. Z perspektywy obecnych 30 tam lat, które minęły tam ponad, tak, od tego czasu, to brzmi troszkę jak bajka o żelaznym wilku, ale ja tą anegdotę przytaczam celowo, żeby pokazać realia. Wacyk zdawał więc sprawę z tego, że ruch, który jest jednocześnie ruchem antykomunistycznym, bo jest ruchem narodowym, antyliberalnym, bo jest ruchem wspólnotowym, oraz antychrześcijańskim, ponieważ Zadruga krytykuje chrześcijaństwo, a nie kler, ale krytykuje istotę przesłania ewangelicznego, to jawne wystąpienie takiego ruchu w warunkach takich, o jakich mówimy za jego życia, wskazywałoby na całkowitą, można powiedzieć, całkowitą marginalizację. W związku z czym na takie wystąpienie się nie zdecydował. Zdecydował się dopiero wtedy, kiedy można było mówić własnym głosem w 1990 roku. Kiedy to Toporze opublikuje zarówno dzieła Stachniuka, jak i te popularne prace Antoniego Wacyka, które tutaj są i swoją rolę moim zdaniem odegrały. Najbardziej
ważkim dziełem popularnym jest Kultura bez dziejów. To, co mam w ręku, to jest drugie wydanie, ale pierwsze krajowe. W 1945 roku Wacyk wraz z grupą Zadrużan wydawał, znaczy on to od 1944 roku wydawał taki mały biuletyn Gorejowici. W 1945 wydał zamiast tego biuletynu książkę Kultura bez dziejów w Szkocji, która to książka jest takim samodzielnym streszczeniem dziejów bez dziejów Stachniuka, czyli próbą historiozoficznej wizji historii Polski, tak jak to Zadruga tą historię ujmowała i wyjaśnienia przyczyn upadku Polski, upadku kraju, który miał przecież zadatki na bycie mocarstwem europejskim. I Wacyk po powrocie do kraju, oczywiście tej Kultury bez dziejów, to wiadomo, że w PRL-u wydać nie mógł, a w trzeciej RP początkowo nie chciał jej wydawać, ponieważ uważał, że skoro dostępny jest Stachniuk, to jego popularyzacja jest niepotrzebna. W końcu jednak doszło do wydania tej książki i uważam, że bardzo dobrze się stało, ponieważ jest to doskonały wstęp do studiowania całego przesłania Zadrugi. Wstęp napisany w sposób jasny, popularny, rzeczowy i łatwy w czytaniu. Warto dodać, że dzieła Wacyka przede wszystkim są dziełami syntetycznymi i skondensowanymi takimi pigułkami tego, o co właściwie chodzi w idei Zadrużnej w kontekście już pewnych podsumowań i pewnych wniosków. To znaczy Stachniuk, prowadząc swoje prace nad tworzeniem idei filozofii Zadrużnej, filozofii kulturalizmu, prowadzi bardzo, bardzo skomplikowane, nieraz bardzo rozwinięte opisy, analizy, aby dojść do określonych wniosków. Wacyk się ogranicza raczej do pewnych podsumowań, przy czym nie omija jakby głównej istoty swojej wizji, czyli nie chce bawić się, to co już pisała przed wojną, to druga, żadne reformatorstwo, tylko Wacyk uderza w to, co jego zdaniem i zdaniem Stachniuka i zdaniem Zadrugi jest najistotniejsze, czyli w filozofię polską, w ideomatrycę, jak jest przez Stachniuka nazywana właśnie ta powiedzmy podstawa, na której funkcjonuje ideologia grupy. I tym wnioskiem jest oczywiście to, że chrześcijaństwo musi zostać zastąpione przez filozofię kulturalizmu opartą na wierze w tak zwaną wolę tworzycielską, która powoduje to, że człowiek się rozwija, że człowiek zwiększa swoje możliwości jako gatunek, jako naród, no a człowiek miał działać w ramach narodu, czyli stąd od początku Zadruga była ruchem nacjonalistycznym, ruchem narodowym, tak jak powiedziałeś, ruchem wspólnotowym, odrzucając zarówno liberalizm, jak i współkulturę, czyli liberalizm też jest współkulturą, tak, natomiast... Tu jedną rzecz trzeba, przepraszam, ale mocno podkreślić. Za Fryderykiem Nietzsche Stachniuk traktuje ideologię oświeceniową z jej liberalizmem, humanizmem i można powiedzieć całym tym przesłaniem, które dzisiaj tworzy współczesność, za rodzaj współkultury, tak. I też za w gruncie rzeczy świeckie chrześcijaństwo bez Boga. I tak samo traktuje antyklerykalizm, tak, którego doczekał już w formie III Rzeczypospolitej, bo przecież Stachniuk w kolejnych swoich pozycjach odwołuje się niejednokrotnie do dziejów mu współczesnych, czyli do pierwszej dekady trwania III Rzeczypospolitej, widząc w tym jednoznacznie kontynuację współkultury tej, którą krytykowano już przed wojną, opisuje stosunki polityczne, stosunki ekonomiczne, geopolityczne też i widzi tutaj jednoznaczną kontynuację, no, a wniosek jest taki, że chrześcijaństwo, że idee ewangeliczne musi zastąpić filozofia słowiańska oparta o czyn, oparta o tworzenie, oparta o rozwój. I dwie rzeczy chciałem jakby na koniec jeszcze dodać. Wszystkie te pozycje, zarówno Wacyka, jak i Jana Stachniuka, także pozycje tłumaczone na przykład przez Wacyka z Ukrainy, dostępne są cały czas bez żadnego problemu w wydawnictwie oryginalnym, czyli wydawnictwie wrocławskim Toporzeł. I wszystkim
tym, którzy zainteresują się albo już się zainteresowali, a my ich tylko przekonaliśmy do lektury tych pozycji, zapraszamy i prosimy o kupowanie dokładnie tam. Po pierwsze dlatego, że wspieramy wydawnictwo, które istnieje i związane jest z nurtem zadrużnym od 30 kilku lat, a po drugie dlatego, że to dzięki temu mogą też troszeczkę zarobić ludzie, którzy są związani z tym od bardzo dawna. I pozycje te kosztują 6 zł, a nie jak na Allegro używane 40. Jest pewna różnica zachowań ludzi, którzy sprzedają te pozycje po 4-5 dych, w sytuacji, w której oryginał nieużywany prosto z magazynu nie, de facto kosztuje 6. Już komentować nie będziemy. A na końcu tylko dodamy, że nasze stowarzyszenie też miało pewną rolę w programowym rozwijaniu idei zadrużnej, mianowicie nasz były członek, obecnie już doktor Paweł Bielawski, napisał swego czasu taką oto pozycję. Dzisiaj trochę trudno dostępną, nowa zadruga, natomiast bardzo istotną i bardzo wartościowy wkład w to, jak idee lat 30., no bo zadruga w głównych swoich koncepcjach to lata 30. i początek, prawda, kilka pierwszych lat PRL-u, jak przełożyć na język III Rzeczpospolitej i obecnych warunków, jeżeli tylko będziecie w stanie znaleźć to, pożyczyć od kogoś, kupić, wypożyczyć, nie mówimy, że ukraść, to zapraszamy zdecydowanie do lektury. Może kiedyś doczekamy się nowego wydania, może nawet nowej wersji. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zachęcam do lektury Wacyk. Sława. Sława.